Witajcie. Dzisiaj witam Was razem z moją mamą, która do mnie przyjechała. Mama rządzi w kuchni, pewnie będziecie ją słyszeli w tle. Robi mi sałatkę. Przed chwilą zrobiła mi placek, teraz robi sałatkę. Także dzisiaj mama rządzi w kuchni. Ja pomyślałam, że pokażę Wam wszystkie dobroci, które mama mi przywiozła z Polski, bo jest tego trochę. Jest tutaj coś, co ja sobie zamówiłam u mamy. Są rzeczy, które rodzina mi przysłała i są rzeczy, które zamówiłam z drogerii. Także pokażę Wam może najpierw wszystko to, co ja sama sobie zamówiłam i takie te bardziej osobiste rzeczy, a później przejdziemy do zakupów drogeryjnych. Sama jeszcze ich nie oglądałam, więc razem z Wami poczytam, pooglądam, powącham, bo nawet mam jeden zapach. Także jedziemy. Z rzeczy, które ja sobie zamówiłam, to oczywiście tona cukierków, słuchajcie. Więc mama mi kupiła, tutaj oczywiście już połowa jest zjedzona, kupiła mi Malagę. Za Malagą szczerze powiem nie przepadam, ale mamusia nie wiedziała, więc trudno, zje się, słodkie zje się. Kukułka, jeden z moich ulubionych smaków dzieciństwa. Ostatnio też miałam ochotę na krówkę, więc poprosiłam mamę, żeby przywiozła mi krówkę. Jednej tutaj chyba nie mam, bo przywiozła mi taką długą, w takim niebieskim papierku. Ale mam też taką tradycyjną, ta jest akurat z Wawelu, czyli taką zwykłą, tradycyjną krówkę. Ale mam też do posmakowania krówkę z masłem orzechowym. Powiem Wam, że smak jej jest dość specyficzny. Nie jest najgorsza, ale też nie powiedziałabym, że jakoś specjalnie mi zasmakowała. Jest ok, ale jakbym miała komuś polecać, to polecam tą tradycyjną. Dostałam też takie batoniki, bo poprosiłam mamę o cukierki z adwokatem. Ja wiecie, ja uwielbiam cukierki z adwokatem i batony z adwokatem. Oryginalnie chciałam te z... One chyba są z... Tak, z Wawelu. Te z, w mlecznej czekoladzie, ale nie było. Mama kupiła mi takie, nie wiem, nawet Chocobella. To jest czekolada deserowa z nadzieniem z adwokata. Myślę, że będą bardzo podobne do tych z Wedla, do Pawełków. Także mam kilka... O! Kilka takich. No i oczywiście ostatnie moje dwa ulubione słodycze to przede wszystkim trufle z Wawelu. Uwielbiam te i uwielbiam te, które kiedyś produkowała Solidarność. Nie wiem, czy nadal, całkiem niedawno, czy wczoraj zastanawiałyśmy się z mamą, czy nadal te z Solidarności są produkowane, bo mama mówiła, że szukała, ale nie mogła znaleźć. Natomiast te z Wawelu są dużo łatwiej dostępne. Okazało się, że jak zaczęłyśmy szukać w internecie, to że w ogóle teraz i Jutrzenka, i Solidarność, i Goplana, to wszystko jest teraz jako jedna firma, jedna spółka. Także nie wiem, czy nadal są, dajcie mi znać, czy nadal Solidarność ma te trufle. One kiedyś były w takim czarnym, czy ciemnobrązowym papierku z takim złotym napisem Solidarność trufla. Chyba tak mi się przynajmniej to jakoś kojarzy. Były bardzo podobne do tych, ale troszeczkę mniejsze i smak był ich inny. Natomiast ja trufle z Wawelu, tak jak najbardziej. I adwokat z Wawelu. To też jest ciemna czekolada z nadzieniem adwokata, pychotka. Także to tyle, jeśli chodzi o słodycze. Oczywiście przybiorę jakieś 8 kilo, jak to wszystko zjem. I jeszcze mam placek, który mama zrobiła i sałatka i to już w ogóle, słuchajcie, wejdzie mi jak nic. Z rzeczy, które tutaj nie mam obok siebie, to powiem Wam, że na moją prośbę mama przywiozła mi ogórki kiszone, za którymi tak bardzo tęskniłam. I dziadzio dorzucił pomidorki, których się nie spodziewałam, a za które bardzo dziękuję, bo te pomidory są po prostu najlepsze. Niestety dwa się zgniotły. Mimo, że były w plastikowym takim pojemniku, to i tak dwa się zgniotły. Trudno. Zostały zjedzone jako pierwsze, jeszcze cztery mi zostały, także te mogę sobie odłożyć na kolejne dni. Z takich kolejnych
niespodziewanych. To dziadzio też dorzucił miód. Ja jeszcze mam pojemnik, taki mały pojemnik miodu, ale on już trochę ma, że tak powiem. Więc myślę, że nie wiem, ile miód można trzymać tak naprawdę. Jeżeli wiecie, to dajcie mi znać. Ale chyba powinnam się tamtego miodu pozbyć, bo nie chcę się czegoś w świecie nabawić. Wiecie, jak to z miodem bywa. A ten jest świeżutki, z pasieki. Także na pewno na zimę się przyda. I zioła. A, jeszcze odłożyłam gdzieś, już teraz nie wiem gdzie, bo to jest, jedna jest mięta, drugi to domowy majeranek. Ale jeszcze dziadzio przysłał mi też na moją prośbę mieszankę taką ziołową, herbat właśnie na zimę. To jest jego specjalna kompozycja. To tam wiem tylko, że jest mięta, rumianek, lipa, a reszta to nie wiem. O, mama mówi, że czarny bez. Troszeczkę marianki. Odrobina majeranki, nawet nie wiedziałam. Proszę. Także tak, także tam jest jeszcze jeden woreczek chyba w kuchni gdzieś leży, ale to już mało istotne. W każdym razie, tak, jest też jeszcze świeża mięta i świeży domowy tegoroczny majeranek. Aha, jeszcze jedno, o co poprosiłam mamę, żeby, jak będzie miała gdzieś okazję, żeby kupiła mi różaniec. Słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że ja miałam różaniec, ale niestety gdzieś go zgubiłam. I nie wiem, szukałam i nie mam, i nie jestem jakoś, wiecie, specjalnie tutaj, żebym się modliła codziennie, ale różaniec dobrze jest mieć w domu, nikt nie wiadomo, kiedy mógłby się przydać. A ten jest cudowny, zobaczcie, w takim błękitno... jakby, nie chcę powiedzieć, że białym, ale to jest taki marmurkowy kolor. Nie wiem, czy to aparat odda, ale to jest akurat prezent od znajomej mojej mamy, pani Basi. Jeżeli pani Basia ogląda, w co wątpię, ale jeżeli pani Basia ogląda, to jeszcze raz serdecznie dziękuję, chociaż już podziękowałam, ale naprawdę różaniec przepiękny, bardzo mi się podoba. Ja lubię niebieski kolor, także trafiła idealnie. I mama przywiozła mi bigos, o który nie prosiłam, ale z którego niezwykle się cieszę, i powiedziałam już mamie, że to będzie na czarną godzinę odłożone. Mama się śmiała, ale taka prawda, to domowy bigos to musi być na czarną godzinę. I z domowych przetworów, słuchajcie, też nie wiem, jak to moja mama dowiozła w całości, ale w słoiczkach przywiozła mi maliny i jeżyny, tak? Jeżyny? Tak. Jeżyny. Także super. Cieszę się niezwykle. To tyle z takich, wiecie, domowych prezentów. Tutaj mam też zakupy. I tak jak już się powinniście zorientować, oczywiście przyjechał do mnie Avon. Nie ma tutaj dużo Avonowych rzeczy, ale zamówiłam 4, 2, 3... właściwie 5, bo zamówiłam też sobie próbkę tego nowego zapachu, bo wiem, że u nas chyba też on się pojawi. I chciałam wiedzieć do przodu, jak on pachnie. To jest Little Black Dress Lace, to jest ta wersja lace. Tutaj jest cytrus, nuta cytrusów, płatków jaśminu i płynnej ambry, czyli płynnego bursztynu. I powiem Wam, że jest całkiem przyjemny, bardzo świeży. Bardzo, bardzo świeży, więc jeżeli lubicie świeże zapachy, to ten Wam się na pewno spodoba. Myślę, że trochę minęli się z czasem, jeśli chodzi o wprowadzanie tego zapachu, bo uważam, że ten byłby idealnym zapachem na lato, ponieważ te cytrusy faktycznie się wybijają i to jest taki świeży... Ja nie jestem ogromną fanką cytrusowych zapachów, ale ten mi się naprawdę podoba. Ten jest taki nieprzesadzony, niezbyt sztuczny, bo czasami cytrusy potrafią być sztuczne i pachnieć jak ja to zawsze mówię, jak płyn do czyszczenia. W których, wiecie, zazwyczaj płyny do czyszczenia są jakieś takie cytrynowe, pomarańczowe. Ale ten ma naprawdę bardzo przyjemną kompozycję i nawet nie czuć tutaj jaśminu. Bo ja jaśmin... Ale naprawdę jestem pozytywnie zaskoczona. I myślę, że jak się u nas pojawi, to jak będzie w dobrej cenie, to może sobie zamówię, ale pewnie zostawię go sobie na takie cieplejsze miesiące, może na wiosnę, bo nie wiem, ale jak dla mnie to jest taki zapach dość radosny, taki dość świeży i raczej wiosenny niż,
niż teraz zimowy. Na zimę ja lubię takie bardziej otulające zapachy. Ale tak, pozytywnie jak najbardziej. Moja kuzynka, ponieważ konsultantką w Polsce jest moja kuzynka Patrycja, nawrzucała mi innych próbek, ale ja już je wszystkie znam, więc tutaj wrzuciła mi Faraway Aurora, nie moja bajka, Attraction Game też nie moja bajka i ten Oat Grande, którym jest, to jest zapach z Artistic. Wiecie, że u nas te zapachy zniknęły, te dwa, to chyba była jakaś edycja limitowana, bo pojawił się ten Oat Grande i potem ten drugi się nazywał jakoś inaczej, on pachniał tak dość ziołowo, tak bardziej przyprawowo, nie pamiętam jak się nazywał, ale to był właśnie ten, który ma tą czarną tutaj, ten czarny pasek na etykietce i potem był taki brązowy. I te dwa zapachy zniknęły z katalogu, już ich nie widziałam od bardzo dawna, także jestem zaskoczona, że nadal je macie w Polsce tak w ogóle. Dalej, pojedziemy w kosmetyczne i tutaj kosmetycznie to mamy, zamówiłam sobie jedną pomadkę, to jest Ultra Matte, czyli ultramatowa wersja i w takim kolorze, którego tutaj u nas nie ma, to jest Hot Plum, czyli taka, no mam nadzieję, że to będzie taka raczej śliwka, wiecie, czasami są takie makijaże, do których właśnie taki, to nie będzie kolor, który będę nosiła na co dzień, broń Boże, bo wiecie, że ja takich kolorów jakoś specjalnie nie lubuję, natomiast do niektórych makijaży przyda mi się właśnie taki fioletowo-liliowy kolor, mam nadzieję, że będzie taki, jak jest tutaj na tym, wiecie, na tym papierku. Ale zobaczymy, jak to będzie. Siedzę daleko dzisiaj od aparatu, bo chciałam, żeby wiecie, podłoga była w miarę widoczna, żebyście wszystko widzieli. Więc przepraszam, jeżeli nie jesteście tutaj w stanie zobaczyć dokładnie koloru. Zamówiłam też sobie perfumetkę z Faraway Beyond. Wiecie, kolekcjonuję, moja kolekcja się powiększa, a to jest jeden z niewielu. Jeszcze mi brakuje Splendoria w postaci perfumetki. Czy jest taki, jaki pamiętam? Może tak, nie chcę psikać, bo mam jeszcze jeden zapach, który chcę przetestować. Nie chcę, żeby mi się wszystko pomieszało. Ale tak, myślę, że to tak samo pachnie. Też chciałam, miałam taki plan, żeby go wypróbować tak na sobie, bo Beyond też miałam tylko z próbki i też po części mi się podobał, ale wiecie, ja muszę tak sobie psiknąć i na dłużej. Nawet Patrycja przysłała mi katalog. Dziękuję bardzo, ale nie skorzystam, no bo... ale tak patrząc, przeglądając szybko katalog, to zauważyłam, że on jest... Ogólnie format tego katalogu w Polsce jest nieco szerszy. Nasze katalogi są takie nieco mniejsze, no i dużo grubszy. Oj, macie dużo chyba więcej... Znaczy nie wiem, czy stron... Właściwie to muszę sprawdzić, ale tutaj ten akurat ma 211 stron, jestem ciekawa. Ile ma nasz, ale po prostu czuć, nie wiem, tak jak uchwyciłam tą wyburzę, jest grubszy niż nasz, chyba że może jest jakoś inaczej, nie wiem, zszyty, ale takie mam wrażenie, że jest większy. W każdym bądź razie zamówiłam też sobie zapach, którego tutaj, kolejna próbka tutaj się przykleiła, zamówiłam zapach, którego tutaj nie ma, nie wiem czy... Jeszcze go nie ma, czy ogólnie on się u nas nie pojawi, bo to jest kolejna edycja limitowana i to jest Rose nie wiem nawet jak to przeczytać, Sumptuous, Rose Sumptuous, powiedzmy, że dobrze to przeczytałam, chociaż pewnie nie. I to jest ten, który pojawił się u Was dwa, może trzy miesiące temu. To jest jeden z tych ostatnich generalnie zapachów, ten różany. I u nas ja go nie widziałam, ale wiecie, te zapachy Artistic, na przykład Lumiere i ten drugi, ten taki fioletowy, one się pojawiły u nas z półrocznym opóźnieniem. One u Was były dużo wcześniej, a my musieliśmy czekać aż pół roku na te zapachy, żeby się pojawiły, więc może taka sytuacja znowu się pojawić. Natomiast jak pytałam Patrycję, czy ma albo próbki tego zapachu, czy mogłaby mi zamówić, albo na przykład, czy ten zapach istnieje w Polsce w perfumetce, to mi napisała, że może mi załatwić pełnowymiarową butelkę za 30 zł. Ja wiem, bo ja sprawdzałam katalog kilkukrotnie, że on był w jakiejś tam promocji w katalogu, ale on nadal kosztował chyba 65 albo coś koło tego, coś koło 60 zł. Więc jak ona powiedziała, że za 30, to ja mówię, Patrycja, bierę, co nie?
Także nie wiem, otwieram przy Was, zobaczymy, czy mi się podoba, czy nie. Bo z różą to różnie może być. Ja różę generalnie lubię, ale no, z różą różnie może być. Także zobaczymy. Butelka jest taka jak wszystkie Artistic. I teraz nie wiem, czy to jest butelka, czy to jest w środku woda, że jest, chyba butelka jest różowa. Generalnie to tak wygląda, tak delikatnie pudrowo. Boję się, bo jak mi się nie będzie podobał. Opinie, tak czytałam chyba na Wizażu, czytałam jakieś tam opinie. Ktoś mówił, że jest bardzo ładny, ale wiecie, to jest... Okej. Okay. Kwiatowy. Chyba nie wpadłabym, że jest to róża. Gdybym na kimś go powąchała, to... Jest taki delikatnie pudrowo-kremowy. Czyli generalnie coś, co ja lubię, ale zobaczymy, jak on się na mojej skórze potem rozwinie. Póki co jest... Nie powiedziałabym, że jest jakiś super i w ogóle zakochałam się, ale... Ale jest ładny. Z czymś mi się kojarzy. Nie wiem jeszcze z czym, ale... Zobaczymy, jak on trochę, niech sobie posiedzi na moim ramieniu i zobaczymy, jak on będzie pachniał później. I ostatnia rzecz z Avon, to torebka. Jeszcze jej nie rozpakowałam. O matko, ale ona jest wielka. Bo ja mam torebkę z Avon, którą nosiłam naprawdę ładnych kilka lat już. Tyle tylko, że w kolorze brązowym. I niestety zamek mi się zepsuł. To była taka listonoszka właśnie przekładana przez jedno ramię i to też jest listonoszka, tylko że w kolorze czarnym. I były dwa rozmiary i pomyślałam sobie, że jak tak widziałam na zdjęciu tą panią, to mi się wydawało, że ten mniejszy rozmiar taki jest jeszcze mniejszy od tego, co ja mam. A ta moja jest taka no średniej wielkości, nie jest za duża, nie jest za mała. A tam, aha, ta ma taki ala... ala kosmetyczkę dołączaną. Która tutaj się mieści w tą. No tego nosić nie będę, bo wiem, że to pewnie zgubię. Chociaż ona jest, to jest dołączona na takim pasku. Nie wiem, czy to w ogóle można odłączyć. To jest, a tak, jest na taką napkę małą. Także możecie to spokojnie sobie zdjąć, jeżeli Wam się to nie podoba. Zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Jest oczywiście długi pasek. Który można sobie wyregulować. O, myślę, że taki mi wystarczy, bo ja jestem raczej mała. No jest taka dość, może tak wstanę i Wam pokażę, spora. Sporo mi się w niej zmieści. Jedno co, to że ona jest bardzo tutaj miękka, więc jak już coś tutaj wrzucicie, to taki jest, wiecie, trochę worek bez dna. Ale ma tutaj też z przodu kieszonkę, co jest fajne, bo klucze i tak dalej nie będę musiała wtedy szukać. Mogę sobie tutaj po prostu w ten zamek wrzucić, a całą resztę pójdzie, cała reszta pójdzie tutaj w tą główną. Co różni tą od tej mojej brązowej, to to, że ta moja brązowa ma tak jakby dwie przegródki. Także jest, wiecie, tak lepiej się trochę zorganizować i nie muszę wszystkiego szukać tak bardzo. Ale myślę, że na zimę spełni swoją rolę. No jest zdecydowanie większa niż to, co ja mam, także... Kosztowała mnie chyba 89 zł, tak mi się wydaje, ta listonoszka. Także taniej niż te, które mogłabym kupić tutaj. Jakościowo wykonana jest całkiem dobrze. Mogę Wam powiedzieć, że szwy są ok. Bo tutaj za taką cenę to listonoszki owszem są, na przykład w Primarku były, ale one są kiepskiej jakości. Tyle mogę Wam powiedzieć. A tutaj no nie ma, szału nie ma, ale nie ma też... Tragedii, wiecie, to jest taka dość prosta. Zobaczymy, jak będzie mi się nosiła. Ale jest, myślę, że za tą cenę jest naprawdę przyzwoita. To tyle, jeśli chodzi o Avon. I teraz mam zakupy, które sama sobie zrobiłam. Mama je tylko odebrała i przywiozła. To są zakupy kosmetyczne z dwóch różnych, że tak powiem, sklepów. Pierwszy to drogeria Hebe. Zawsze zamawiam z Rossmana, tym razem postanowiłam, że zamówię z Hebe. Było kilka rzeczy, które chciałam sobie zamówić i tak padło na Hebe. Więc pierwsze
coś, za czym tęskniłam przez dość długi czas, to jest ziaja, która tutaj jest niedostępna. Czasami ziaje mają w polskim sklepie, ale cena jest tak wygórowana. Za tą zapłaciłam chyba coś około 2 funtów, nawet niecałych 2 funtów. Bo jeszcze była w promocji, bo ona chyba była coś za 7,99. To jest żel pod prysznic, oliwkowy, to jest oliwkowy żel pod prysznic. Odżywka skóry, ziaja. Jeżeli znacie, to wiecie, jeżeli nie znacie, to nie wiem, dlaczego jeszcze nie znacie, bo to jest naprawdę bardzo fajny. I ten zapach taki typowo delikatny, to co ja lubię, nic takiego nachalnego, super. On bardzo, naprawdę bardzo dobrze działa na moją skórę. Używałam go już dawno temu w Polsce, poza tym to jest 500 ml, także wystarczy mi naprawdę na długi czas. Za tą cenę, jak można nie kupić, nie rozumiem. Kolejny produkt z ziai to krem, który jest dla mnie nowością, dla Was może nie. To jest kuracja ochronna przed promieniami UVA i UVB. Nic innego jak krem z filtrem po prostu. On ma SPF 50+, czyli jest ochrona bardzo wysoka. Opakowanie takie jest bardzo, bardzo proste. To był jeden z tańszych SPF-ów na stronie Hebe. Pomyślałam, że spróbuję, bo on chyba tylko kosztował mnie jakieś 18 zł. Coś takiego. Nie wiem, czy uda mi się znaleźć gdzieś paragon. Gdzieś mam, wiem, mama przywiozła mi paragon. Także pewnie, wiecie, właściwe ceny tutaj umieszczę Wam na ekranie, jakby co. Ale tak, tak to wygląda. Jeszcze go nawet nie otwieram, więc ja mam po prostu tubka. O, taka zwykła tubka. Jestem ciekawa, czy będzie bielił, czy będzie, wiecie, czy będzie mnie zapychał i tak dalej, bo kremy ze SPF-em tak mają, że potrafią, wiecie, zrobić więcej krzywdy niż pożytku, ale zobaczymy. W razie czego nie będzie mi przykro, jeżeli mi się nie sprawdzi, no bo był w miarę tani. A wiecie, jakie kremy z SPF-em potrafią naprawdę kosztować sporo pieniędzy. W temacie kremów to pokażę Wam to, co kupiłam sobie z Eveline. I to po pierwsze, to akurat może nie z polecenia, bo nie chcę tutaj powiedzieć, że tutaj Maksineczka mi poleciła, ale zasugerowałam się jej świetną opinią na temat tych płynnych płatków pod oczy z Eveline. To jest organic, te są aloesowe. Wiem, że jest jeszcze jedna wersja, nie pamiętam z czym, ale ja zdecydowałam się na te aloesowe, ponieważ zgodnie z opinią Maksineczki te aloesowe są dużo lepsze niż te pozostałe. Więc to są Organic Aloe plus Collagen i to są płynne płatki pod oczy, redukujące zmarszczki i kurze łapki. Także okej. I tutaj jest napisane, że to są 4 w jednym. Widocznie wygładzają zmarszczki, zwiększają elastyczność, głęboko nawilżają i odświeżają i chłodzą. Także to jest niby jakiś taki krem pod oczy, ale nazywają się płynne płatki pod oczy. Co z tego wyjdzie? Nie wiem, zobaczymy, będziemy testować, przekonamy się. Mam nadzieję, że faktycznie będą wygładzające, nawilżające i tak dalej, bo moim oczom, moim okolicom pod oczami zdecydowanie coś takiego się przyda. I też one były na promocji, także pomyślałam sobie, tym bardziej spróbuję. Mam też taki zestaw z Eveline, to nie jest zestaw, ja to sobie po prostu, wiecie, kupiłam, żeby był zestaw z tego. I tutaj jest krem pod oczy, to jest zwykły krem do twarzy, to jest krem pod oczy. To jest krem, który mogę używać na dzień i na noc, więc on nie ma żadnych SPF-ów. To jest po prostu krem odmładzający, krem napinający z proretinolem. Nie pytajcie mnie, tutaj jest 100% Bukoil Intense. Nie wiem, czy to jest, czy ja to dobrze przeczytałam, ale okej. I tutaj jest z tyłu opis. To jest w ogóle, przyznam się szczerze, to nie jest dokładnie krem dla mojej kategorii wiekowej, bo to jest 50+. Także trochę poszłam do przodu. Natomiast, no mam nadzieję, że ty krzywdy mi nie zrobi. Tutaj jest napisane, zaraz już Wam mówię, oto pionierska kuracja opracowana na bazie 2 bioaktywnych komponentów botanicznego retinolu i trzeciej generacji kwasu hialuronowego, zapewniająca bezprecedensową skuteczność w redukcji każdego rodzaju zmarszczek.
wybaczcie, ale nie bardzo widzę, co tutaj jest napisane. Skoncentrowane połączenie najefektywniejszych składników naturalnego pochodzenia działa jak bezinjekcyjny wypełniacz. Ciekawe. Odbudowuje warstwę hydrolipidową skóry oraz przywraca jej prawidłową gęstość i spoistość, a w efekcie młodszy wygląd. Zamówiłam go, bo to był chyba opisany jako nowość. W każdym razie było to coś, czego ja jeszcze nie widziałam. Pomyślałam, że fajnie będzie wypróbować. Więc to jest do twarzy krem. I do oczu tutaj też jest napisane silnie liftingujący koncentrat pod oczy i na powieki. O, na powieki. Może mi napnie powieki trochę. Przydałoby się. Wygładza zmarszczki, redukuje cienie i opuchnięcia. Także kwas hialuronowy trzeciej generacji. Ten Bacuoil. Nie wiem, jak to się czyta. Proretinol Complex, grzyb Changa i spirulina. Wow. Argilein Peptide i kofeina. Język se połamałam. Słuchajcie, czego się nie robi dla Was. Także tak, to taki mam zestaw. I z Evelyn jeszcze zamówiłam sobie płatki pod oczy, rozświetlające, hydrożelowe płatki, takie złote. Lubię firmę Evelyn, jak już pewnie się zorientowaliście. Teraz, jeden z niewielu kosmetyków takich kolorowych, chociaż mam też gdzieś położyłam, też chyba z Evelyn, tusz, tak mi się wydaje. I tam też jest róż do policzków, ale gdzieś go tam położyłam. Mam puder pod oczy z Paese. Też znowu był w promocji, pomyślałam, że to jest dobry moment, żeby wypróbować w ogóle markę Paese, bo nigdy niczego z Paese nie miałam. Słyszałam dość dobre opinie na ten temat. To jest, jak już wspomniałam, puder pod oczy. On się nazywa Puff Cloud i puder pod oczy, po prostu. Także tak, to jest dość mała pojemność, 5,3 g, no ale ponieważ to jest tylko puder pod oczy, no to dlatego jest taki mały. Jak będzie się sprawował, nie wiem, ale oczywiście będziemy testować, także na pewno o nim jeszcze usłyszycie. I z polecenia, taki już trochę kosmetyczny, ale nie kosmetyczny. Nie, chciałam powiedzieć trochę makijażowy, ale nie makijażowy. Trochę kosmetyczny, kosmetyczno-makijażowy, może tak zakręciłam, nieważne. Z polecenia Mateusza, dziękuję Mateuszu. Mam nadzieję, że to jest właściwy produkt, daj mi znać proszę. Zamówiłam takie emoliencyjne masełko oczyszczające. Mam nadzieję, że to jest to, o czym Mateusz mówił. Mówił, że jego siostra używa i bardzo sobie chwali. Pomyślałam, że spróbuję, tym bardziej, że też było w jakiejś tam promocji, bo bez promocji to chyba bym się nie odważyła tego kupić, bo to jest dość drogi produkt. To jest produkt do demakijażu i od razu mycia twarzy. Ja tym myć twarzy nie będę, bo ja, wiecie, ja używam innych rzeczy, żeli tak naprawdę do mycia twarzy, natomiast pomyślałam, że będę używać do takiego właśnie dwuetapowego, jak ja zawsze używam, do dwuetapowego demakijażu, dlatego że obecnie używam wody micelarnej, ale pomyślałam sobie, że właśnie wypróbuję to. To jest Bundy i on jest, to jest anti-irate, więc to jest dla cery wrażliwej. Więc takiej jak moja, wiecie, że ja tutaj nie zawsze zgadzam się ze wszystkimi tutaj kosmetykami, także mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Chcę znaleźć, ile tutaj jest. A, tu jest 90 ml. No i właśnie, ja go kupiłam w promocji i on chyba kosztował jakieś 35-36 zł. Tak mi się kojarzy, że tak mniej więcej było. Więc jak za 90 ml, nie wiem, jaki będzie wydajny, nie wiem, ile będę musiała go zużyć, żeby faktycznie dobrze oczyścić twarz, ale wydaje mi się, że nie będzie bardziej wydajny niż woda micelarna. Ale oczywiście dam Wam znać. Dam Wam znać, bo może się zakocham. To będzie moim nieszczęściem, bo tutaj kosmetyków Bundy niestety kupić nie jestem w stanie. Szukałam w internecie i nie, one tylko i wyłącznie są dostępne. Znaczy nie wiem, czy tylko i wyłącznie, ale są dostępne w Polsce, nie tutaj niestety. Także nie będzie mi się opłacało prosić rodziny, żeby kupowała i wysyłała, bo to po prostu będzie, to będą zbyt duże koszty. No ale zobaczymy jak to będzie. I moi kochani, coś na co czekałam, mój ty Boże, czekałam bardzo. Jest to przesyłka, zamówienie z Glam Shopu. Akurat udało mi się trafić na, też na wyprzedaż. Wiecie, ja jestem
zawsze chętna do oszczędzania pieniędzy. Więc w tym momencie Hania na swojej stronie ma coś takiego, co nazywa się akcja likwidacja, czyli to są kosmetyki, które z jakichś powodów są na przykład końcówką produkcji, czy coś takiego, czy na przykład Hania wie, że będą wycofywane ze sprzedaży. Boże, jak to jest zaklejone mocno. Nie wiem, czy uda mi się to otworzyć. I przeróżne kosmetyki właśnie znalazły się na tej stronie, czy w tej zakładce powinnam powiedzieć, bo to jest normalnie na ich stronie. Więc zobaczmy, co zamówiłam sobie z Glam Shopu, bo jest tutaj kilka fajnych rzeczy. Mam nadzieję, że fajnych rzeczy. I tak, na samej górze mamy próbki klasycznego podkładu, czyli Glam podkład kryjący klasyk. Ja zamówiłam sobie oliwkę 1. Mam nadzieję, że będzie miał takie podtony, wiecie, oliwkowo-beżowe, a nie, no, jak nazwa mówi, oliwka, więc jestem tutaj, no, mam duże nadzieje. No i zamówiłam oliwkę 1, bo wiecie, teraz lato się już skończyło, na zimę zacznę trochę blednąć, więc nie będę potrzebowała zbyt ciemnego, a nie chciałam potem go rozjaśniać. Także mam nadzieję, że będzie ok. Zamówiłam 4, żeby mogła go dobrze przetestować i Wam powiedzieć, co o nim myślę. Teraz w ogóle też widziałam, że na stronie Glam Shopu jest wersja rozświetlająca. Także Hania wyszła z nowym podkładem płynnym. Dalej, co my tutaj mamy? Dalej mam krem bazę rozświetlającą. Tak ona się prezentuje. To też wszystko, co tutaj jest, jest z tej strony akcja likwidacja, więc więc to są kosmetyki, które są na wyprzedaży. Plastikowa butelka, plastikowa pompka. Nie mam nic przeciwko, chociaż wiecie, ja, no, dużo jest plastiku na świecie i fajnie by było, gdyby nie było plastikowe, ale nie wybrzydzajmy, tak? Kolejna rzecz. Aha, zamówiłam sobie też tusz do rzęs. Też klasyk. To chyba, pamiętam, było 17,99, tak mi się wydaje. Także jest. Jestem bardzo ciekawa, bo wiem, że Hania zawsze zachwalała. Zamówiłam też taką kredkę do oczu w kolorze takim fioletowo-wrzosowym. Ona się nazywa Wrzosowisko. O ile dobrze tutaj widzę. Tak, Wrzosowisko. No i ma być taka właśnie... Mam nadzieję, ona jest taka normalna do ostrza. Tak, chyba tak. Tak troszeczkę inaczej jest tutaj wykończona i tak nie byłam pewna, czy to faktycznie jest. To jest faktycznie taki, no, wrzos piękny. Bardzo dobrze napigmentowana. I ona też była w jakiejś tam promocji, znaczy w jakiejś tam, no ona była, ja mówię, wszystko było z akcji, akcja likwidacja. Nie będę się powtarzać, że była w promocji, bo to już po prostu wiecie, ale nie wiem, czy zapłaciłam za nią 5 zł. Wiem, że to była naprawdę taka bardzo dobra cena. Także tak mi się wydaje, że chyba 5 tylko za nią zapłaciłam. Ale tak jak mówię, poszukam, postaram się poszukać i wpisać Wam gdzieś na ekranie właściwe ceny. Co my to dalej mamy? Tutaj są chyba pojedyncze cienie. Tutaj i tutaj, tak, bo trochę poszalałam. Jeśli chodzi o cienie, wiecie, że ja uwielbiam cienie z Glam Shopu, pomyślałam sobie, że pewnie nie będę w stanie niczego zamówić przez kolejne, Bóg wie jak długo, ile lat. Więc poszalałam właśnie na tej stronie likwidacyjnej. Tutaj znalazły się i cienie matowe i takie lekko błyszcząc chyba perłowe, jak i też turbo, mam chyba tylko jeden turbo pigment, który był też w promocji, znaczy na tej stronie wyprzedażowej. To może od tego zacznijmy. To jest Gwiazda. Turbo pigment o nazwie Gwiazda. I powiem Wam szczerze, że to już było jakiś czas temu, ja nie pamiętam, jak to się... Aha, to jest taki... Nie będę na razie ich słoczować, tylko takie Wam pokażę. Z tego względu, że tego jest dużo i jakbym jeszcze miała słuczować wszystko, to zajęłoby naprawdę dużo, dużo czasu. Ale mam nadzieję, że mniej więcej widzicie. To jest taki złotawo-srebrnawy trochę ten
I mam, to jest, o ile dobrze pamiętam, tak jak to było pokazane na stronie, to to chyba będzie taki bardziej topper. On chyba nie ma dużo bazy kolorystycznej, ale jest przepiękny, więc to jest pierwszy. Dalej mamy cień do powiek Exotic, to to chyba jest mat. Się przynajmniej wydaje, że to będzie mat. A nie, też błyskotka Exotic. To jest taki zielonkawo-brązowawo-niebieski. Wow. Ja zrobię Wam oddzielny filmik z tymi wszystkimi cieniami i tam je sobie posłuczuję i zrobimy sobie makijaż, także ja po prostu je wszystkie pokażę, ok? I umówmy się, bo to jest naprawdę już długo, długo nagrywam i przez to będzie wszystko jeszcze dłuższe. Kolejny cień to Maryna. Maryna, zobaczmy, czym jest Maryna, bo nie pamiętam. Aha, to jest cień matowy i to jest taki atramentowy, właściwie to jest taki turkus bardziej, bo ja taki niebiesko-atramentowo-niebieski mam, ale takiego turkusu nie, więc pomyślałam sobie, czy on jest lekko, na brzegu jest lekko uszkodzony, ale to akurat nie będzie robiło żadnej różnicy, to jest kolejny. I tutaj mamy, co mamy, to jest Mara. Mara. Ja naprawdę nie pamiętam, to jest, mam jeszcze sporo tych cieni, więc... A, to jest, o kurczę, to jest marmurkowy. To jest cień, jest jedyny cień marmurkowy, jaki udało mi się. Były chyba 2 albo 3 na tej stronie Akcja Likwidacja, ale ten najbardziej mi się podobał, to jest taki ten złoto-niebieski. Także zobaczymy, jak po zmieszaniu, jaki to faktycznie da kolor i efekt. Jestem bardzo ciekawa, pomyślałam sobie, że jeden taki, o zobaczcie, tu mi się, to jest pigment, masakra. Czyli to jest taki złoto-niebieski z czarnym pigmentem. Wow, wow, okej. Okay. Piękny, piękny, nada się do takich, wiecie, intensywnych makijaży na wyjście. Teraz już się pobrudziłam, teraz mam nadzieję, że niczego innego nie pobrudzę. Już mam oszroniony. A, to jest, powiedziałabym, taka lekka miętka, taki saledynek delikatny. Też oczywiście błyskotka. Są tutaj, jestem pewna, że mam kilka cieni matowych, ale... Kolejny to jest cień welurowy, liliowy. Cieni welurowych jeszcze też nie próbowałam, tak samo jak tych marmurkowych, także byłam ciekawa. I to... piękny, zobaczcie. To jest taki... Taki fiolecik, ale z takim różowawo-liliowym tłem, że tak powiem. Super. Teraz nie wiem, żeby mi się tutaj nie pomieszało, które już Wam pokazałam, a które nie. Kolejny to sok z żuka i to jest chyba też welurowy. Tak, to jest chyba też welurowy cień. Ten nie jest zaklejony, nie. Oh, wow. I to jest taki fiolet z zielenią. Jestem ciekawa, jak to na oku będzie wyglądało, ale wow. Mieni się super. I matko jeszcze. O ja. Wrzos. Kolejny cień to wrzos. Ja chyba dużo takich... A, tak, wiem, to jest ten... to jest mat z taką bardzo małą drobinką, z takim drobnym, złotym brokatem. Także byłam ciekawa, jak to będzie... będzie się prezentować. Ja jestem już teraz w ogóle poklejona wszystkim. Kolejny cień. Wiórki. Czy to nie jest jeden z takich brązów? Tak, to jest jeden mat, to jest taki chłodny brązowy mat. Pomyślałam sobie, że takiego nie mam, a taki mi się przyda w mojej kolekcji.
Dalej mamy mleczak, to też ma być taki, ale ciepławy, bardziej taki kremowo. Jaśniejszy niż sądziłam. To jest taki bardzo, bardzo, bardzo jasny. Do czyszczenia będzie dobry. Myślałam, że będzie bardziej jak taka kawa z mlekiem, tak bardziej, ale no nie jest dużo, ale to nic, to nic. Tak to jest, jak się kupuje przez internet. Nie zawsze wszystko jest takie, jak na zdjęciu. I ostatni to migoczący kaszmir, cień matowy. To też będzie z taką drobinką. Wow, piękny. To jest taki delikatnie pudrowo-różowy z drobinką złotawą. Cuda. To są moje kolory. To jest zdecydowanie mój gust. A teraz mam taką wielką górę tych pojedynczych cieni. Muszę kupić. Mam jeszcze trochę miejsca w mojej paletce magnetycznej, tej starej, ale wszystkich ich na pewno nie zmieszczę. Zamówiłam też dwie paletki dziewiątki. Jedną, na którą miałam oko już dawno temu. Ona pewnie zniknie niedługo, no bo mówię, skoro jest na tej stronie wyprzedażowej, to domyślam się, że znika z oferty. I to jest w zielone. Nie mogłam się powstrzymać, bo kosztowało tylko 60 zł za 9 cieni, gdzie normalnie one kosztują chyba 90 zł. Także tutaj, wiecie, obniżka była spora. Dużo zaoszczędziłam. I chciałam paletkę zieloną. Wiecie, że ja już od jakiegoś czasu rozglądałam się za ładnymi, zielonymi cieniami i z tym shopem naprawdę nie można narzekać. Także o, zdjęłam już wszystko. Tutaj jest lusterko, więc Wam je zakryję. I tak to się prezentuje. Są takie bardziej groszkowo-zielone. A tutaj mamy te cztery w tym dolnym kwadracie, takie bardziej trawiasto-zielone. No i mamy tutaj też brązik i taki dość ciemny. Nazywa się bluszcz i to jest taki morski, zielony, taki dość ciemny. Także super. Cieszę się bardzo. Teraz mam tutaj pełno śmieci wszędzie. Czyli w zielone. I mam też fiolety. Nie mogłam się oprzeć. W ogóle ten rok to jest rok fioletowy jak dla mnie. Więc pomyślałam, że właściwym będzie zakup paletki właśnie z fioletowymi cieniami. Chociaż tutaj mam sporo, jak się okazuje, pojedynczych też takich w tonacji fioletowej, ale wiem, że to nie są te same, które są tutaj w paletce. Ta paletka jest taka bardziej różowo-fioletowa. Tak jak tutaj macie, zobaczcie, takie bardziej różowe odcienie. I tutaj chłodny fiolet jeden jest tylko matowy i tutaj jest taki bardziej śliwkowy z tej strony. Także myślę, że w połączeniu z tymi, które zamówiłam, z tymi pojedynczymi, to będzie bardzo fajna paletka. No i tak jak mówię, za cenę 60 zł naprawdę taka jakość cieni nigdzie za tą cenę. I to wszystko, jeśli chodzi o Glam Shop. Jestem teraz umazana wszelkimi cieniami. To są w ogóle wszystkie zakupy, które przyjechały do mnie z Polski. Oczywiście mama już jest od kilku dni i zdążyłyśmy już zrobić zakupy tutaj, w Wielkiej Brytanii, które też Wam pokażę. Ale ponieważ to zajęło nam tyle czasu, zrobimy to w jakimś oddzielnym filmiku. Także wyczekujcie. My oczywiście będziemy testować, będziemy się malować razem. Dziękuję Wam, moi kochani, za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobało Wam się moje wideo z dobrociami z Polski. Całusy, do zobaczenia następnym razem. Pa! Mua.